fork. Jest to określenie na sytuację, gdy podczas procesu blockchain jeden z bloków ulega duplikacji. Główny łańcuch bloków zyskuje wtedy odgałęzienie. Zapisy w tym odgałęzieniu zaczynają działać niezależnie, a cały nowy ciąg bloków nie ma już związku z dotychczasowym nurtem bloków. Przyczynami mogą być błędy, różnice w celach czy planach, obrona przed atakami, ingerencją w treść bloków albo środki naprawcze. Zmianie mogą ulec wtedy również wielkości pojemności linii bloków. O ile ilość danych dla bloku jest niezmienna, to w przypadku powstania forku jest możliwa zmiana również wielkości bloków, a więc ilości rekordów. Forki możemy podzielić na dwa rodzaje: soft fork i hard fork. Soft fork, gdy jest skazane dopracowanie szczegółów związanych z wielkością bloków lub niewielka zmiana w charakterystyce transakcji. Zdecydowana większość uczestników sieci powinna opowiadać się za taką zmianą, aby nastąpił soft fork. Natomiast hard fork, gdy wskazane jest utworzenie nowego łańcucha, który jest identyczny z oryginalnym, ale wprowadza zmiany w protokole, które muszą zostać zaakceptowane przez całą sieć. Hard fork występuje, gdy węzły najnowszej wersji łańcucha blokowego nie akceptują poprzedniego protokołu. Dodanie takiej nowej reguły do kodu tworzy hard fork. Przykładowo, soft fork w protokole Bitcoina został zaimplementowany 23 sierpnia 2017 roku. Korzyści związane z implementacją to przyrost prędkości transakcji, wzrost pojemności bloków i naprawa błędów. Natomiast w przypadku hard fork Bitcoin Cash 1 sierpnia 2017 roku korzyścią była aktualizacja protokołu mająca na celu zmianę wielkości bloku, częstotliwość zwiększenia trudności co 10 minut. Could be us.